Ostatnia sesja miała rozpocząć się o godzinie 16:30, jednak 21 czerwca przewodniczący Tomasz Krówczyński wciąż zwlekał z otwarciem obrad. Powód? To mieszkańcy ulicy Krańcowej, którzy chcieli zabrać głos na sesji. Podeszli oni do Krówczyńskiego i poinformowali, że chcą wyrazić swoją opinię o tym, jak zostali potraktowani przez Krzysztofa Paśnika. Mieli prawo zabrać głos, bo tak stanowi statut. Paragraf 29 ustęp 7. Przewodniczący może udzielić głosu osobie niebędącej radnym po uprzednim uzgodnieniu z radą. Mimo tak precyzyjnego zapisu, mieszkańcy ulicy Krańcowej dowiedzieli się, że głosu zabrać nie mogą. Przypomnijmy, jak na postępowanie innego przewodniczącego Gregorowicza reagowali ci, którzy dzisiaj sprawują władzę. Nie dopuszcza się nie tylko radnych do wystąpienia, do artykułowania swoich myśli, swoich poglądów, programów, tez, ale przede wszystkim nawet radnych nie dopuszcza się do pracy, na przykład w komisjach rady, mimo że są wakaty, mimo że są wolne miejsca. Z tego względu, a myślę, że tutaj koledzy, ja nie chcę też bardzo szeroko na ten temat teraz się wypowiadać, jeśli będzie sposobność, to też rozwinę wątki. Z tego względu większość rady uznała, że no, powiedziałbym krótko, miarka się przebrała, nie możemy dalej tak funkcjonować, bo to może doprowadzić do wielkich awantur i konfliktów w łonie Rady Miasta. Dlatego chcemy to przerwać. To zadziwiająca wypowiedź Zielińskiego, jeżeli przypomnimy sobie, że to on oraz Krówczyński eliminowali radną Beatę Pasikowską oraz Elżbietę Mizio z komisji, w których chciały one pracować. Rolą przewodniczącego jest w szczególności przygotowanie i prowadzenie obrad, sesji, a nie kreowanie rzeczywistości w sposób autorytarny, wręcz niedemokratyczny, tak jak to ma do tej pory było, czy miało miejsce. Krówczyński razem z Paśnikiem i Szumcem dwoili się i troili, aby mieszkańcy z ulicy Krańcowej nie zabrali głosu na sesji Rady Miasta. Naszej redakcji udało się dotrzeć do nagrań sprzed sesji. Naprawdę, jeżeli nie zostaniemy dopuszczeni do głosu, to będzie pan rozmawiał w sprawie kary. Mają państwo prawo... Na żywo leci. Nie mamy tak rozmawiać. Ja zapraszam pana na spotkanie. Nie, ale dlaczego mieszkańcy nie mogą? To pan nie przyjedzie teraz na ulicę Krańcową. Zapraszamy. Kiedy pan głosuje się na Krańcowej? Tylko i wyłącznie przed wyborami w 2018 roku. Nieprawda. I na tym jest pan często jakieś czyste buty ma. Jestem często. Przez ciutkie buciki. Ale państwo mają tutaj też pewien prawny jakiś zagadnienie. Dlaczego nie mogą się odpowiedzieć? Odmelduję się u pana. Panie burmistrzu, na całą misję jestem. W imieniu mieszkańców ulicy Krańcowej proszę dopuścić nas do głosu. Kiedy chce się państwo spotkać na ulicy Krańcowej? Ale dlaczego radni nie mogą posłuchać jakiejś sprawy? Wszyscy radni mogą usłyszeć. Czy ta sesja może się zacząć normalnie, czy będziemy się tutaj kłócić, kurczę, jak pod budkowski? Chyba nie ma sensu, co? Państwo żeście zaburzyli. My zaburzyliśmy spokój? Mamy powody. Mamy swoje powody. My jesteśmy codziennie w pracy. Panie Bucha, jesteśmy codziennie w pracy. Panie burmistrzu, mieliśmy się spotkać. Umawialiśmy się. W momencie, kiedy siadł pan na stołku zastępcy burmistrza, to tak się zerwał. Ale przestał pan odpisywać. Ale nie prawda, po prostu miałem inne zadania. Wystarczy odpisać na SMS-a może. Przestał pan odpisywać 23 maja. Powiedziałem szczerze, kiedy państwo tu się spotkają? Idę od poniedziałku na urnę. Nie, ale powiedział pan, że chciałby pan odpisać. Panie burmistrzu, to nie jest takie proste zorganizować spotkanie z mieszkańcami. Mieszkańcy pracują różnych rozwiązać problem, czy chce pan
Ale w jaki sposób my możemy na ulicy Krańcowej rozwiązać ten problem? Problem jest do rozwiązania tutaj w tym ratuszu. Bo to pan obiecał wyremontowanie tej drogi i rozpoczęliśmy drugi proces. Ale ten proces nie może trwać nieskończony. Mamy taki w drugim mieście kilometry. I o tym chciałem zabierać raz głos. O tym chciałem właśnie powiedzieć. Mają Państwo dokumentację techniczną na drogę. Potrzebujemy 1 000 000 złotych, według specjalistów z tamtego roku wydaje, że żeby złożyć. Będziemy mieli środki, będziemy robili. W takim razie, jakie argumenty decydują, która droga kiedy będzie robiona? Między innymi finansowe. Mamy środki finansowe. Ale dlaczego finansowe? No, bo teraz, trzeba zapłacić. Teraz nie pan mi wytłumaczył jedną rzecz. Skoro nasza droga ma kosztować 1 000 000 złotych, miała kosztować, bo już teraz ponad 1 200 000, tak? No nie wiem. Każdym miesiącem inflacja idzie sobie do przodu. Ten pułap cenowy rośnie, tak? Dobrze, ale... Robicie mniejsze drogi, mniej istotne drogi, ktoś u Żeromskiego, typu Akacjowa, to jest teraz pytanie. Co jest na Akacjowej? Tej drodze takiego, że wy jesteście robią trochę co nasza. Co tam jest takiego? Dostaliśmy istotne wysokości finansowania. Chwileczkę. Ulica Akacjowa. 6 posesji, które korzystają bezpośrednio z tej ulicy. Ulica Akacjowa ciągnie się do ulicy. Przepraszam, mówię o bocznej Akacjowej. Akacjowa to Polonia. O tej ulicy. To jest ze 150 metrów drogi. Burmistrz powiedział, że w pierwszej kolejności. Akacjowa ciągnie się od parkowej do budynku. Mówię o łączniku między Akacjową a Topolową. Nie, ludzie, I tam tyle samochodów, ja na porządku Krajcowej mieszkam, przyjeżdżam. To miasto sprzedało siebie, tak? Tak, ale przetarg publiczny. Na Buki pan kupić. Proszę? Ale nie, no skoro jest problem z drogą, to po co jeszcze zagęszczać, żeby tam więcej samochodów? Nie, no drodzy Państwo, to tak... Panie burmistrzu, skoro coś jest nieszkodowe, jeżeli informatyk mógłby wrzucić to na Telebima, tak wyglądają mieszkańcy w Kieranku, na ulicy Krańcowej. Jest pan siebie zapraszam zadowolony? Na spotkanie. Jest pan zadowolony? Tak więc zapraszam na spotkanie. Ja mieszkałem 15 lat przy nieco Żużłowej, a nie skrócił. To nie znaczy, nie cofajmy się. Dlaczego? Mieszkałem 15 lat przy nieco Żużłowej. Bo Lubarniu miałem się rozwijać. Ale nie znaczy, że mamy teraz gdzie pana pośpiewać. Miałem się rozwijać, a nie cofać. Panie panu, że wiem, co to jest pan opinia. Ale niech pan opinia, może pan opinia. Ale to nie jest to, kto są fakty. Ale nie, to jest pana opinia. To jest ślepa droga. Ja nie mówię o Akacjowej, mówię o łączniku między Akacjową a Topolową. To były słowa burmistrza na debacie przed wyborami. Nie. Że najpierw zrobicie tą drogę, a później... Nie. Otworzymy sobie? Możemy otworzyć. Otworzymy. Przekręca pan dalej. Takie ulice jak państwa są również między ulicą Akacjową a Topolową, którzy mieszkańcy nam przekazali tą drogę. Panie burmistrzu, odpowiedź była taka, że najpierw robicie Akacjową, właśnie to, ten łącz. Nie, no to nie. Sobie pan otworzy. No to proszę otworzyć. Zapraszam. A jak będzie inaczej, to co wtedy otworzymy. Ale jak będzie inaczej, to co wtedy... Ja będę miał tyle honoru, że powiem przepraszam. Pan nie ma honoru, żeby powiedzieć przepraszam mieszkańcom za to, co... Ale za co mam przepraszam mieszkańcom? Za to, że nie mamy drogi, mamy drogę gorszą niż... Że zrobiłem dokumentację techniczną? Nie, drogę? Nie, przez 5 lat? Przez 5 lat? Co się stało z pieniędzmi z zadziałki, które zostały sprzedane w mieście? Były zrobione, nie były zrobione przez wiele lat, też się nie są jeszcze zrobione. Czekam, w ogóle nie są realizowane. Jest naczelnik Stępiński, możemy poprosić pana naczelnika, naczelnik się wypowie, w jakim stanie jest droga, to ja mam chodzić pilotować, jak ma być zrobiony remont drogi po budowie, po jakiejś nastaj, może pan przyjrzeć, może pan nie obrażać, nie ma problemu. Ja nie mam na w ogóle zamiaru, nie mówię wulgarnych słów i nie zamierzam. Na spokojnie. Była okazja, żeby się spotkać na spokojnie. Powiedzielibyśmy swoje i już by nas tutaj nie. No właśnie nie. Dlaczego panu tak zależy, żeby to tutaj dzisiaj nie brzmiało to, co... Ale tak by brzmiało. Pan na każdym kroku to... No dlaczego panu to przeszkadza? Oficjalne takie kawy powiedz. Mi to nie przeszkadza. Tylko ja chcę po ludzku spokojnie się spotkać. Jesteśmy suwerenni. Pozwoli pan coś powiedzieć? Nie.
Ja tylko powiem, że... No to trudno dyskutować w ten sposób. Oczywiście Państwo chcecie więcej, to jest zrozumiałe, każdy chce mieć drogę z Moskiem. Ale wybudowaliśmy oświetlenie ze 170 tysięcy złotych. Zrobiliśmy dokumentację, wydaliśmy 40 tysięcy na raczej. Tak? Mamy jeszcze ile? 90 tysięcy. A my jako mieszkańcy przekazaliśmy nieruchomości o wartości 157 tysięcy i tam jeszcze no, 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 157 tysięcy. Bo w 2020 roku, dzisiaj możemy to pomnożyć razy prawie 3. Ale zrobiliśmy Państwo nie wiem, jakie były decyzje, kto je... Znaczy wiem, pan był wyjąt drogę. Decyzje. Ale ja przepraszam, ale ja się zgodzę, bo mieszkam tutaj najkrócej na Krańcowej jak najbardziej, bo już mam tu najmniej do powiedzenia. Natomiast niejednokrotnie wchodziłam z panem Stępnickim, rozmawiałam, w jakim stanie, oczywiście, w jakim stanie jest ta droga. Co zostało zrobione? Prawie nic. Koło mnie, koło sąsiadów obok jest taki ogromny dół, że nie sposób tam za chwilę będzie omijać. No, jest kurz, jest kurz. Nie da się oddychać z kurzywem. Nie da się oddychać. Ja to naprawdę wypadało, gdyby coś zrobić, ja to nawet na ten fakt. Jest ciemny, samochody się oświetlenie. Panie burmistrzu, z szacunkiem za oświetlenie. Dziękujemy, jest bezpiecznie. Czy pan widział, co się stało po zrobieniu tego oświetlenia na tej drodze konkretnie teraz? Prosiłam, przechodziłam. Proszę zobaczyć, jaki jest dokonany odbiór. Wszystko, co było nawiezione kamień, zostało przemielone i zostawione. Jak wyszedł jeden mieszkaniec, poproszę jednego pana, który operował koparko, proszę ten kamień odsunąć na bok. O tym, czy mieszkańców dopuszczono do głosu, za chwilę. Przypomnijmy, jakie zapewnienie z ust Paśnika padło prawie rok temu. O oszukanych mieszkańcach ulicy Krańcowej mówił wówczas radny Jacek Tomasiak. Podczas sesji Paśnik wnosił o zwiększenie środków na drogę, która prowadziła do, jak wskazał na sesji Tomasiak, jednego domu. Radni sprzeciwili się temu pomysłowi. Również w tym samym dziale, proszę Państwa, zwiększa się o 70 tysięcy złotych na przebudowę drogi bocznej ulicy Żeromskiego ze 100 tysięcy, proszę Państwa, do 170 tysięcy. Prosiłbym, żeby otworzyć pierwsze zdjęcie o to właśnie. I proszę mi powiedzieć, czy to jest ta droga, przepraszam, to jest akurat droga zupełnie inna, o której będę również mówił, ale zostawmy może ją w takim... Dobrze, to jak już pan informatyk pobiegł, to pobiegnijmy dalej. Możemy dalej pójść? O, właśnie. Tu mamy tą ulicę przy ulicy Bocznej Żeromskiego. Ja rozumiem, że to jest ta droga, która znajduje się w środku i biegnie tam z tyłu do takiego niebieskiego domu. Tak? To jest ta droga, tak? Ale biegnie cały czas wzdłuż, tak? I obok tego niebieskiego domu, tak? Tam dalej, tak? Proszę Państwa, więc zwróćcie uwagę, że to jest droga, byłem tam dzisiaj również, która tak naprawdę biegnie do jednej posesji tam znajdującej się na końcu tego budynku i wjazdy do pozostałych budynków są od drogi kolejnej znajdującej się równolegle do niej. I na to przedsięwzięcie, proszę Państwa, zabezpieczone jest, proponuję się, żebyśmy w budżecie zabezpieczyli dzisiaj 170 tysięcy złotych, czyli drugie tyle, prawie drugie tyle, co było zabezpieczone pierwotnie. Proszę zwrócić uwagę, droga, która tak naprawdę biegnie tak naprawdę tam do końca do jednego domu, później łączy się z chodnikiem przy ulicy Przechodniej i to jest ten wydatek, który mamy zabezpieczyć. A teraz prosiłbym, żeby wrócono do tego pierwszego zdjęcia, które przed chwilą było pokazywane. O właśnie. A to jest teraz droga jeszcze wcześniejsza, jakbyśmy mogli prosić, bo zrozumiemy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy tutaj, proszę Państwa, to jest boczna ulicy Krańcowej. Tam są te adresy Krańcowa 44, BB i tak dalej, i tak dalej. Tam z tyłu widzicie, jest pobudowane segmenty pana Kozaka. I to jest droga, która prowadzi do wielu domów. I dlaczego wskazuję tą drogę? Bo będę chciał złożyć za chwilę wniosek. Ponieważ, proszę Państwa, dzisiaj usłyszałem w trakcie dyskusji, że jak zbliżają się wybory, to składane są różnego rodzaju obietnice. I ja przypomnę sobie, że w 2018 roku pan burmistrz ówczesny kandydat na burmistrza, umówił się z tymi mieszkańcami, którzy mają te nieruchomości przy tej drodze, że jeżeli ci mieszkańcy, uwaga proszę Państwa, przekażą nieodpłatnie swoje nieruchomości na rzecz miasta, nieodpłatnie, czyli nie tak jak
Szybko uchwala się plany zagospodarowania przestrzennego i później, proszę Państwa, w ramach tego, że się taką drogę uznaje jako drogę publiczną, wypłaca się odszkodowania mieszkańcom, wykupując te grunty. To było inaczej. To była umowa przed wyborami, byłem świadkiem tej umowy, z mieszkańcami, że zostanie, jeżeli oni oddadzą te grunty, zostanie tam wybudowana droga. I co się, proszę Państwa, stało, to ja się będę chciał zapytać Pana Burmistrza, bo jeżeli jest dokumentacja techniczna już przygotowana, a to było w 2018 roku zawarta ta umowa, to do dzisiaj na pewno jest już dokumentacja techniczna i te środki uważam, że trzeba będzie nie inwestować w drogę boczną Żeromskiego, gdzie, proszę Państwa, jak widzieliście, jeden dom jest na końcu, a tutaj mamy zabudowę, jeżeli jeszcze wrócimy wcześniej, to będziemy widzieli wcześniejszy etap tej drogi, czyli wszystkie domy znajdujące się jeszcze bliżej ulicy Krańcowej, bo tu jest, bo tam widzimy z tyłu Kozaka, a tu z przodu widzimy wjazd, tu jest z lewej strony, mamy plac manewrowy pana Osiora, tak żebyśmy mogli się jeszcze bardziej zorientować, gdzie jesteśmy. Po drugiej stronie skład węgla jednego z działaczy pisowskich. Natomiast, proszę Państwa, natomiast do czego zmierzam? Ci mieszkańcy uznali, że ta umowa jest wiążąca. Wywiązali się i, proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że ci mieszkańcy ściągnęli nawet pełnomocnictwa od osoby, która mieszkała w Australii i stanęli do aktu notarialnego z panem burmistrzem i te wszystkie, zwróćcie uwagę, jaka ta droga jest długa, ile trzeba było osób zebrać tak naprawdę od nich dokumenty i pełnomocnictwa, żeby te drogi nieodpłatnie przekazać miastu. I ci mieszkańcy to uczynili. I teraz, jeżeli jest gotowa dokumentacja, no bo to jest już piąty rok od tej umowy, kiedy zawarł pan burmistrz z tymi mieszkańcami, no to nie wierzę, że nie ma dokumentacji na to przedsięwzięcie, no bo by to było złamanie umowy z tymi ludźmi. Natomiast jeżeli jest gotowa dokumentacja, to mój wniosek do budżetu jest taki, żeby te 170 tysięcy zdjąć z ulicy Bocznej Żeromskiego i zabezpieczyć na remont tej drogi, na wybudowanie tej drogi. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli tutaj słyszę już z podpowiedzi, że nawet dokumentacji technicznej nie ma, to wnioskuję w takim wypadku, żeby zdjąć kwotę z tych 170 tysięcy w wysokości 20 tysięcy złotych i zabezpieczyć na zrealizowanie, na przygotowanie dokumentacji technicznej, bowiem, proszę Państwa, ci mieszkańcy zaufali panu burmistrzowi i przygotowali się do tego, żeby to przedsięwzięcie realizować. Więc macie Państwo przykład drogi niezrealizowanej na ulicy Bocznej Krańcowej i przed chwilą widzieliście drogę boczną Żeromskiego, która tak naprawdę widzieliście, gdzie prowadzi. Zresztą wszyscy wiemy, gdzie, jak ona wygląda i do ilu ona tak naprawdę z gospodarstw domowych tam prowadzi, więc no bezsens inwestycji w tamto w stosunku do olbrzymiego sensu inwestowania w to, no jak na dłoni po prostu widać. Tak jak obiecałem, nie tylko w tamtym mieszkańcom, ale w różnych innych miejscach w Bartowie, ta droga zostanie wybudowana, jeszcze kadencja się nie skończyła. Zostało to rozplanowane w ten sposób, że kończymy, dzisiaj to powiedziałem w mojej wypowiedzi odnośnie spraw bieżących, że kończymy w tej chwili realizację oświetlenia tej drogi bocznej do ulicy Krańcowej, a następnie zamierzamy składać wnioski do budżetu, gdzie w przyszłym roku na samym początku ta droga zostanie zrealizowana. Z zapowiedzi przedwyborczych Paśnika droga miała być realizowana. W przyszłym roku na samym początku ta droga zostanie zrealizowana. Paśnik mówił oczywiście o początku 2024 roku. Do dzisiaj droga nie jest zrobiona. Wytknął to podczas sesji w imieniu swoich sąsiadów mieszkaniec tej ulicy Grzegorz Mucha. Ten sam mieszkaniec, którego w końcu dopuszczono do głosu podczas sesji Rady Miasta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę tutaj, składam wniosek o zmianę porządku obrad, o punkt 10, wolne wnioski, oświadczenie i komunikaty i zastąpimy ten punkt 4.
Chodzi panu o przesunięcie, tak? Tak, dokładnie tak. Tak, przesunięcie. W miejsce sprawozdania, przed sprawozdaniem działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Dokładnie tak, żeby mieszkańcy mogli zabrać głos i żeby nie musieli czekać do godziny drugiej. Wniosek radnego Pawła Sokoła został przyjęty. Krówczyński tuż przed wystąpieniem pana Muchy postraszył mieszkańca Lubartowa. Tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że wystąpienie jest publiczne i jest rejestrowane i wszystkie konsekwencje związane z wystąpieniem publicznym trzeba mieć to na uwadze i apeluję do pana, żeby pan miał to na uwadze. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za uwagi. Panie przewodniczący, szanowni radni, mieszkańcy ulicy Krańcowej. Miałem zacząć troszkę inaczej, ale jesteśmy dzisiaj świadkami takiego smutnego dnia demokracji w Lubartowie. Siedzimy tutaj 40 minut tylko po to, żeby zabrać głos w sprawie, która nas boli. Odbiera nam się wyborcom głosu. Szanowni radni, przed chwilą radny Polichańczuk złożył ślubowanie. Wierny Konstytucji i prawom Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Szanowni radni, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców, w rocie ślubowania nie ma ani słowa, że wy macie być jakoś szczególnie wierni burmistrzowi czy komuś innemu. Nie ma. Wy macie być wierni tylko i wyłącznie mieszkańcom i dobru gmin. Smutny to jest dzień. Ale przejdźmy teraz do sprawy, która nas tu sprowadza. Panie przewodniczący, ja na wstępie to może zwrócę się tak bezpośrednio do burmistrza Paśnika z krótkim pytaniem. Panie burmistrzu. Przepraszam pana, to jest punkt wolne wnioski, oświadczenie i komunikaty. Miał pan wygłosić albo wniosek, albo oświadczenie, albo panie komunikat. Panie przewodniczący. Tutaj nie będzie, proszę pana, tu nie będzie dyskusji, więc może pan zadać pytanie. Tak, to będzie pytanie, ale na które nie musi paść odpowiedź. Powie pan burmistrz tak albo nie i dziękuję. Czyli to jest odpowiedź. Tu nie będzie dyskusji. Proszę wygłosić oświadczenie. Panie burmistrzu, naprawdę. Pamięta pan naszą umowę z 2018 roku przed wyborami? Zawarliśmy umowę na temat remontu drogi krańcowej. Pamięta pan, tak? Czy nie? Proszę pana. Dziękuję panie burmistrzu. Dobrze, przechodzimy do meritum. Otóż szanowni radni, jako że część radnych jest tutaj nowych, nie znają w ogóle tej sprawy, to ja sobie pozwolę tak pokrótce naświetlić, w czym jest problem. Otóż w 2018 roku, kiedy była kampania wyborcza, na ulicę Krańcową zawitał pan Krzysztof Paśnik, wtedy kandydat na burmistrza, razem z radnym Jackiem Tomasiakiem. I od razu był zauważony problem naszej drogi. To nie myśmy zgłaszali w sumie ten problem, tylko sam burmistrz Paśnik ten problem zauważył, jaką wy macie paskudną drogę. Tyle lat, nikt wam tej drogi nie wyremontował, a my wam tą drogę zrobimy. Zadeklarował się pan Paśnik wtedy, że wyremontuje tą drogę łącznie z oświetleniem. Warunek był tylko jeden. Musimy tą drogę przekazać nieodpłatnie na rzecz miasta. Wyzwanie podjęliśmy. My jako mieszkańcy to wyzwanie podjęliśmy, aczkolwiek to nie było takie proste, bo w tej drodze udziały miało 20 mieszkańców tej ulicy. Nawet nie mieszkańców już tej ulicy, bo część mieszkańców już tutaj nie mieszka, ale wyzwanie podjęliśmy. Ja sam osobiście chodziłem po ulicy, namawiałem mieszkańców do głosowania na burmistrza Paśnika, bo uwierzyłem w słowa to co nam zapewnił, że skończy się gehenna z drogą, wiecznym błotem, z ciemnościami. Poświęciliśmy swoje udziały, bo uwierzyliśmy burmistrzowi. Tylko panie burmistrzu, myśmy się umówili, że to zostanie wykonane w ciągu kadencji. Nikt panu nie obiecywał, że pan będzie 10 lat burmistrzem wtedy. A z drugiej strony, jeżeli mamy czekać 10 lat na wyremontowanie drogi i oddać za darmo udziały w tej drodze, to jaki to ma sens?
Czy ktoś z radnych by się zdecydował na przekazanie własnych pieniędzy, własnej działki po to, że może za 10, może za 15 lat ktoś mi zrobi tą drogę? No chyba nie. Po wyborach 2019 rok miało miejsce spotkanie w ratuszu z burmistrzem. Był obecny na tym spotkaniu jeszcze Radosław Kiciński, naczelnik. Byłem ja i jeszcze jeden z mieszkańców. Na tym spotkaniu burmistrz, jeszcze pełen entuzjazmu po wyborach, powtórzył słowa tej umowy, jakby nie patrzeć, że ta droga będzie wyremontowana. Jeszcze sam zaznaczył, że ta droga musi być wyremontowana kompleksowo w całości, za jednym podejściem, bo to jest droga ślepa. My nie mamy alternatywnego dojazdu do swoich posesji. Nie możemy sobie zajechać z jednej, z drugiej czy trzeciej strony. Jesteśmy odcięci od świata. Przy każdych robotach drogowych jesteśmy odcięci od świata. Mało tego. Przy tej ulicy było 3 działki należące do Urzędu Miasta wtedy. Burmistrz zadeklarował się, że jeżeli zostaną działki sprzedane, środki zostaną przekazane tylko i wyłącznie na remont tej drogi. To był rok 2019. Mamy rok 2020 dopiero. I to jest, proszę Państwa, listopad, koniec 2020 roku. Zostaje podpisany akt notarialny. Byłem wtedy pełnomocnikiem, ja plus jeden mieszkaniec ulicy Krańcowej. Wtedy też burmistrz się nie wypierał tego, że droga będzie wyremontowana. Ile razy tutaj na tej sali, na sesjach były podejmowane tematy naszej drogi? Kilka razy. Wiem, bo oglądam sesję. I pan burmistrz za każdym razem, kiedy nie wychodzi, obiecuje, że ta droga będzie zrobiona tylko, zawsze jest jakieś tylko. Najpierw była ulica Żeromskiego, wyskoczyła przed szereg, teraz wyskoczyła ulica Boczna Akacjowej przed szereg. No nie wiem, teraz się dowiaduję, że pan przewodniczący przy Akacjowej mieszka, no nic nie sugeruje. No właśnie, pan sugeruje i wypraszam sobie takie uwagi. Nie mieszkam przy Akacjowej, tylko mieszkam w tamtym rejonie. Dobrze. To jest mój okręg. Dobrze, i znam ten okręg, więc proszę bez insynuacji. Dobrze. I bez, jak to pan nazwał, sugestii. Szanowni Państwo, na debacie przedwyborczej wziąłem sobie specjalnie urlop, żeby móc zadać burmistrzowi pytanie, dlaczego zrobił mieszkańców na burmistrza. To pytanie padło, jasne pytanie, dlaczego zrobił nas na burmistrza, bo my czujemy się zrobieni na burmistrza. W odpowiedzi usłyszałem, że ja mam się wstydzić, bo chcę, żeby burmistrz przeniósł środki z drogi właśnie tej Bocznej Akacjowej na naszą drogę. I takich dróg jak nasza w mieście jest dużo. Takich dróg, co mieszkańcy przekazali nieodpłatnie na rzecz miasta. Pozwoliłem sobie złożyć wniosek do Urzędu Miasta z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej, ile takich dróg jest w mieście, co mieszkańcy przekazali je za darmo. Dostałem odpowiedź. No jest to właśnie ta ulica Boczna Akacjowej. Tylko, że proszę Państwa, ulica Boczna Akacjowej to jest łącznie 1436 metrów kwadratowych przekazanych udziałów, metrów kwadratowych tej drogi przez mieszkańców nieodpłatnie. Ale ulica nasza Krańcowa to jest 2056 metrów kwadratowych. 2056 metrów kwadratowych i zgodnie z aktem notarialnym wartość tych działek wynosi na dzień podpisania aktu notarialnego 157 785 zł 75 groszy. Taki prezent mieszkańcy zrobili Urzędowi Miasta, burmistrzowi. Panie burmistrzu, to nie był prezent tak naprawdę. To nie był prezent, to była część naszej umowy, którą zawarliśmy w 2018 roku. Dwie ulice mamy, co mieszkańcy oddali za darmo. Podejrzewam, że procedura była taka sama. Burmistrz przed wyborami coś obiecał, tak? Tylko proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy 2 miesiące po wyborach i zastanawiam się, jakie króliczki z kapelusza wyskoczą w tym roku.
Ile ulic zostanie przekazanych nieodpłatnie miastu, panie burmistrzu? Bez odpowiedzi oczywiście. Czy to jest sposób na wybory może? Kiepski sposób na wybory, panie burmistrzu, bardzo. Chciałbym pana prosić, żeby pan przedstawił jakiś wniosek, oświadczenie lub komunikat. Na razie jeszcze słuchamy, tak, ale... Panie przewodniczący. Ale naprawdę to tu jest wyraźnie. Umawialiśmy już się... tyle przykrości tutaj za tą zwłokę, także niech pan wytrzyma jeszcze 5 minut. Ale to nie jest kwestia wytrzymania, tylko państwo żądacie od nas, żebyśmy działali jako samorząd zgodnie z prawem, a to, co państwo robicie... Tak, dokładnie. My żądamy działania zgodnego jak z prawem. Jak pan mi pozwoli skończyć, to bardzo się będę cieszył. Także proszę, proszę pozwolić mi skończyć zdanie. Więc państwo żądacie od nas, żebyśmy działali zgodnie z prawem, podczas gdy to, co państwo robicie, z prawem zgodne nie jest. Ale niech tak będzie. Jeżeli proszę nie pana, jest to godne z prawem, proszę to pana, niech pan wyciągnie konsekwencje prawne. Proszę pana, jest okres... My jesteśmy gotowi. Proszę pana, jesteśmy w punkcie. Wolne wnioski, oświadczenie i komunikaty. No to jest oświadczenie, cały czas oświadczę coś. To niech pan oświadczy, niech pan złoży oświadczenie, sformułuje to jako oświadczenie, bo jak na razie to pan tylko komentuje. Pan zdaje relacje z jakiegoś okresu i z jakichś zaszłości, które rzeczywiście... O to mnie prosili mieszkańcy. No dobrze, ale tak jak powiedziałem, skoro mamy działać zgodnie z państwa życzeniem, zgodnie z prawem, nie łamać prawa, no więc no musi być jakaś symetria. Ja proszę państwa o to samo. Krówczyński wydawał polecenia mieszkańcowi Lubartowa, tak jakby nie znał statutu. Rada wyraziła zgodę, aby osoba nie będąca radnym zabrała głos, a zgodnie ze statutem nie ma obowiązku zmuszać obywateli do czynności, jakie przewidziane są dla radnych. Pan Mucha nie dał się sprowokować Krówczyńskiemu i kontynuował. Szanowni państwo, w 2020 roku, 27 listopada, przekazaliśmy te udziały, a burmistrz, jak co miesiąc na sesjach Rady Miasta, robi sprawozdanie. Co takiego się wydarzyło w mieście, o czym warto wspomnieć? Wiecie państwo, to nie było nic ważnego. Mieszkańcy przekazali 150 tysięcy na rzecz miasta, burmistrz o tym nie wspomniał. Dziękujemy panie burmistrzu. Ja to zrobię za pana. Szanowni państwo, przekazaliśmy 157 tysięcy w 2020 roku na rzecz miasta. I z tego miejsca ja chciałbym podziękować głównie mieszkańcom, tym, którzy nie mieszkają już przy ulicy Krańcowej, a zdecydowali się przekazać te środki, te udziały na miasto nieodpłatnie. Tylko po to, żeby nie przeszkadzać nam mieszkającym przy tej ulicy. Jest kilka osób, co mieszkają już poza Lubartowem i oddali te udziały za darmo, panie burmistrzu. Na debacie przedwyborczej, jak zadałem pytanie, czego zrobi pan nas na burmistrza, powiedział pan, że takich dróg jest wiele i ja mam się wstydzić za to, że chcę przekazania środków z innej drogi na naszą drogę. Panie burmistrzu, w ogóle się nie wstydzę tego. I ja nigdy nie powiedziałem, że pan ma przekazać środki na naszą drogę z innej drogi. Absolutnie. To pan powinien się wstydzić teraz, bo naobiecywał pan, obietnic proszę bez pana, pokrycia, proszę bez pana, pokrycia. Proszę pana, to nie jest oświadczenie. To nie jest żadne oświadczenie. Dobrze, jeżeli, dobra, proszę będę, pana, będę proszę sformułować. Tu nie chodzi o to, żeby pan kończył, szanowni tylko państwo, żeby pan sformułował oświadczenie. 2 czerwca tego roku na naszej ulicy odbyło się spotkanie mieszkańców, na którym jednogłośnie podjęliśmy decyzję, że jeżeli Urząd Miasta Lubartów na czele z burmistrzem Paśnikiem nie podejmie stosownych środków i kroków do zrealizowania naszej umowy, panie burmistrzu, spotkamy się w sądzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz chciałby zabrać głos. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Krówczyński pouczał pana Muchę, że występuje nie jako dopuszczony mieszkaniec, ale w ramach punktu wolne wnioski i komunikaty. Jeżeli Krówczyński trzymałby się własnego błędnego założenia, to nie powinien dopuścić do dyskusji. Tak zresztą zapowiadał. Okazało się jednak, że zaprzeczył sam sobie i do dyskusji dopuścił. Chciałbym poinformować państwa radnych, mieszkańców Lubartowa, że tu padły kwoty, które jest wartość tej drogi, która została przekazana mieszkańcom za darmo. To ja mam też inne koszty, które ponieśliśmy jako miasto. Otóż wykonaliśmy oświetlenie tej ulicy. Wartość tego oświetlenia jest około 160 tysięcy. Mogę się mylić tam co do
groszy. Warto się oświetlać. Plus 20 tysięcy kosztowała nas dokumentacja techniczna na nawierzchnię. Czyli mamy około 180 tysięcy. Mamy wszystko gotowe, mamy zrealizowane te projekty i po prostu czekamy na środki zewnętrzne. Jeżeli one się pojawią, te środki zewnętrzne, przystąpimy oczywiście do realizacji nawierzchni tej drogi. A więc tak, sprawa ulicy Kręcowej wraca jak bumerang. Nie jest to pierwszy raz, kiedy już się o niej słyszy, a zwłaszcza pan burmistrz. Ja powiem krótko, jeżeli pan obiecał to już 3 razy i raz gdzieś jest to nawet nagrane, to ja myślę, że to jest umowa zobowiązująca, a nie obiecanki, cacanki. Zwłaszcza, że ci ludzie, można nazwać ich ofiarodawcami, tak naprawdę. Panie Krzysztofie, przepraszam, nie otwierałem dyskusji w tym punkcie, a to, co pan w tej chwili robi, to jest dyskusja. Proszę wygłosić oświadczenie, złożyć wniosek, a nie rozpoczynać dyskusji, której ja nie otworzyłem. Jesteśmy w punkcie wolne wnioski. Proszę bardzo. Okazuje się, że burmistrz, który tak jak radny Sroka nie składa ani oświadczenia, ani komunikatu, może brać udział w dyskusji, a radny już nie. Panie przewodniczący, dobrze powiem krótko. Panie burmistrzu, czas to zrobić, bo jeżeli nie, państwo pójdą do sądu i koszta poniesie kto? Podatnik. Nawet tej sprawy sądowej. Proszę to zrobić, jak pan to obiecał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana Marka Polikończyka. Myślę, że wszystkim nam zależy, żeby unikać kosztów sądowych. Chyba miasto ma wystarczająco dużo spraw sądowych, żebyśmy generowali kolejne. I chciałam, żeby ta dyskusja i te emocje mieszkańców zakończyły się jakimś konkretem. I składam wniosek, aby na przyszłą sesję Rady Miasta Urząd Miasta przygotował konkretny plan działania w zakresie ulicy Krańcowej. Jeśli państwo, także państwo też mieli jasność, na co mogą liczyć, bo jeśli państwo, nie wiem, tą ulicę chcą budować za 2 lata, bo w tym budżecie nie ma pieniędzy, no to jest dla państwa też informacja ważna, mogą wtedy się zastanowić, jakie kroki podejmą. Czyli bardzo proszę o to, żeby właśnie na przyszłą Radę Miasta przygotować, jakie kroki chcą państwo podjąć, w jakim czasie w sprawie tej ulicy. Dziękuję bardzo. Podczas ostatniej sesji przewodniczący Rady Miasta nie chciał udzielić głosu mieszkańcom, nie chciał ich dopuścić do tego, żeby zabrali głos. Pan również był przewodniczącym. Czy takie praktyki były stosowane, takie jak narzucił Krówczyński? Nie, za mojej kadencji nie były na pewno stosowane tego typu praktyki, ale też nie były stosowane za innych przewodniczących, czy pana Jacka Zalewskiego, czy innych osób, nawet za tak nielubianego i no krótko będącego przewodniczącym, bo zaledwie 3 lata, pana Gregorowicza. Ja sobie nie przypominam, żeby którykolwiek z przewodniczących nie stosował zapisów statutowych. A zapisy statutowe są dla nas wykładnią, którą to nie wiem, co się dzieje. To jest 3. sesja Rady Miasta i 3. jakaś taka poważna wpadka prezydium Rady, bo to nie tylko Krówczyński, bo tam przecież ma 2 zastępczynie, 3. poważna wpadka tego gremium, które ewidentnie postępuje wbrew naszej lubartowskiej konstytucji. W konstytucji wprost jest zapisane, że po konsultacji z Radą przewodniczący dopuszcza takie osoby do głosu. Więc zastanawiam się, co czyni ten człowiek. Co to są za jakieś porządki? No, słyszałem tutaj taką opinię również, że wielu mieszkańców uważa, że towarzystwu temu, które dzisiaj rządzi Lubartowem, po prostu woda sodowa odbiła i mają władzę. Wyborcy byli potrzebni w chwili, kiedy trzeba było wrzucić kartkę do urny, a teraz przychodzą jacyś mieszkańcy z jakiejś Krańcowej i oni będą przeszkadzali towarzystwu stołkowemu prowadzić obrady Rady Miasta, a fora ze dwora. Po wyborach jest już, więc teraz rządzimy my. No i niestety ja z tymi mieszkańcami, którzy tak mówią, no zgadzam się, bo to zaczyna mi przypominać. Czasami co takie opinie, że niektórzy ludzie nigdy nie powinni dostawać władzy, że nie powinni nigdy dostawać stanowisk, a tutaj jak na dłoni widać, że w Radzie Miasta dzieje się bardzo źle. I ci, dzięki którym pan Krówczyński otrzymuje co miesiąc dietę przewodniczącego, no nie małą dietę, przypominam, i również jego zastępczynie nie małe diety otrzymują w związku z tym, że są w prezydium Rady Miasta,
no to on powinien być dla nich, służyć tym mieszkańcom, a nie postępować wbrew tym mieszkańcom. Jeżeli przychodzą, jeżeli proszą, jeżeli taka grupa przyszła, duża mieszkańca i 45 minut toczyły się boje, czy ich dopuszczą do głosu, czy ich nie dopuszczą do głosu i zastosowali jakiś zadziwiający wytrych w postaci wolnych wniosków. No właśnie, czy to nie powinno być tak, że radni są przedstawicielami głosu mieszkańców, że oni są właśnie dla nich, że Rada Miasta ma być dla mieszkańców, ma być takim pośrednikiem tak naprawdę, a nie, że jeszcze blokuje głos mieszkańców. No i chwilę, kiedy ja byłem przewodniczącym Rady Miasta, tak było. Natomiast teraz został przewodniczącym Rady Miasta pan Krówczyński, ma dwie zastępczynie obok siebie i jak widzimy, jednak te priorytety są inaczej postrzegane. Natomiast no bezwzględnie to mieszkańcy są najważniejsi i to mieszkańcy są tym podmiotem, dla którego my wszyscy jesteśmy radnymi. No, tam była czytana nawet przysięga składana przez jednego z radnych, do czego my jesteśmy, znaczy ja już nie jestem, bo nie jestem radnym, ale jak byłem radnym, to swój mandat wypełniałem w sposób należyty i w taki sposób, jaki składałem ślubowania tu. Ślubowanie jedno, statut jedno, a władza drugie. Jednak po tych 40 minutach dyskusji, czy dopuścić mieszkańców do głosu, czy nie, udało się, mieszkańcy zabrali głos w ramach punktu wnioski i komunikaty. Czy to jest normalne? Nie jest to normalne. Ja nie rozumiem, co się stało na tej Radzie Miasta. Dopuszczono nie radnych, tylko mieszkańców w punkcie wnioski i komunikaty porządku obrad. Dzień dobry. Który to punkt jest przewidziany dla radnych, bo to tam są te wnioski, komunikaty radnych wygłaszane. I jeszcze mało tego, proszę zwrócić uwagę, pan Krówczyński strofował pana Muchę, który przemawiał i zabierał głos, żeby on się stosował do punktu, czyli do wniosków i komunikatów. Czyli z jednej strony statut mówi, owszem, mieszkańcy mogą zabrać głos po uzgodnieniu z radą. Zostało to uzgodnione, zostali dopuszczeni do głosu, ale później już znowu hamulcowy się włączył, hamulcowy przewodniczący. Proszę się trzymać, ja słyszę wniosków i z żadnej dyskusji nie będzie. No i tak, zabrania się dyskusji, ale dopuszcza się burmistrza do dyskusji. Czyli takie widzimisię, widać, że bardzo mocno się zaprzyjaźniła wspólnota lubartowska, pan Szumiec z panem Paśnikiem, takimi wrogami byli, tak im się nie podobało, tak wszystko krytykowali, tak nie byli szanowani podobno już niedawno, a teraz weszli w buty tamtych, no i jak widać, bardzo szybko stali się o wiele bardziej radykalni niż był pan Gregorowicz. No tutaj stawianie nawet na szali uchybienia Gregorowicza i wady Gregorowicza, a Krówczyńskiego, no byłoby niesprawiedliwe i to znowu się narażę być może mieszkańcom, ale oceniam to obiektywnie, no byłoby niesprawiedliwe dla Gregorowicza. No bo nawet jeżeli to szale weźmiemy, no to ja sobie nie przypominam, żeby tego typu chocki klocki się działy, że dopuszczony mieszkaniec mówi, ja proszę się, przerywa mu przewodniczący, zwraca uwagę, no aż czekałem, aż powie, że zwracam panu uwagę po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci i wykluczam pana z obrad. No stosował przepisy, które dotyczą radnych, mieszkańców, którzy przyszli zabrać głos. Mało tego, niektórym z osób, które brały udział w tym punkcie, który nie powinien być tak realizowany, jak był, niektórych dopuszczał, niektórym pozwalał dyskutować, innym nie pozwalał dyskutować. No naprawdę olbrzymie gratulacje dla tego człowieka, który tak postępuje, jak postępuje. No i myślę, że no, Gregorowicz 3 lata czekał, aż go odwołano. Tutaj myślę, że wnioski o odwołanie pana Krówczyńskiego pojawiły się o wiele wcześniej, bo to mówię, trzecia sesja i trzecia poważna wpadka. Dopiero co odbyły się wybory. Kandydaci na radnych odwiedzali nasze domy, wciskali nam ulotki i przekonywali, że nasz głos jest bardzo ważny. Po wyborach ci, którzy weszli do rady, rozsiedli się na stołkach, zawiązali koalicję i okazało się, że głos mieszkańców jest ważny, ale tylko w dniu wyborów. Komitet Krówczyńskiego obiecywał w kampanii działanie na rzecz mieszkańców i podczas sesji mieszkańcy przekonali się, czym jest krówczynizacja statutu naszego miasta. Dagmara Kukla dla kanału S.